Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności od tego, kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, który nazywa się Kolega Ignacy. Ja chyba inaczej się witałem. Ja witam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. To chyba było moje takie OG powitanie. Witam cię serdecznie, Dźwiedziu. Co tam słychać, powiedz dobrego? Dlaczego nie masz kamery? Nie mam kamery, ponieważ pomyślałem, że po pierwsze, mogę dzięki temu siedzieć w samych gaciach i dosłownie to robię. Więc teraz grając, wyobraź sobie mnie siedzącego w samych gaciach. Jest mi bardzo przyjemnie nad całą tą myśl. Tak, bo jest mi teraz tak bardzo swojsko. Ponadto chciałem nawiązać do dawnych, lepszych czasów, kiedy jeszcze potrafiłeś grać w tę grę. A ty kiedykolwiek umiałeś? No nie, nie było takiego czasu. Ale no teraz, uwaga, tutaj warto nadmienić, że jeżeli porówna się nasz progres, jeżeli chodzi o te granie w Europkę, to wychodzi na to, że powinniśmy być na zbliżonym poziomie. Myślę, że nie, bo ja twierdzę, że porównaliśmy sobie DLC-ki, słuchajcie, na początku i wyszło mi, że mój ostatni DLC, w który grałem, miał miejsce, nie wiem ile, 5 lat temu, 6 lat temu, to było przed Mandate of Heaven, tak sprawdziliśmy, więc dobrze, że Niedźwiedź zapłacił więcej pieniędzy szwedzkim przyjaciołom i miał wszystkie DLC-ki, znaczy, więc nie mieliśmy żadnego problemu. Może ja i miałem te DLC-ki, ale mentalnie zatrzymałem się na Art of Warze. A, Art of War, okej, rozumiem. Ja nawet nie wiem, który to był DLC. Mówię, ja się na pewno przed Mandate of Heaven jeszcze zatrzymałem, więc dużo rzeczy jest dla mnie co najmniej nieznajomych. Za to oglądałem Ludiet Historia, już to jestem ekspertem, jeżeli chodzi o granie, nie przejmuj się. Mi się wydaje, że ludzie przede wszystkim przyszli na ten odcinek, by dowiedzieć się, co tu się od Janie Pawła. Dlaczego na przykład ja wydałem książkę, a ty nie? Dlaczego? A to ja prawda, bo nie powiedzieliśmy najważniejszego. Tak. Dlaczego my to nagrywamy właśnie? Nagrywam to, ponieważ zostało mi tam chyba 100 egzemplarzy książki do sprzedania, więc stwierdziłem, że to będzie dobra reklama książki. Tak, gdyby nie to, że jestem chciwą bulwą, która chce sprzedać swoje dzieło średniej jakości, zaznaczmy, bo nie jest to wybitna literatura, to by mnie to nie było. Bo dalej nienawidzę tego człowieka i nikt by mnie tutaj nie posadził z nim. Ale z racji, że koleś ma zasięgi, no to stwierdziłem, że czemu bez nich nie skorzystać. Otóż to, kolega strategacy, pociągę tutaj mocno za sznurki. Nieprawda jest też taka zupełnie, że pół roku temu do ciebie napisałem, czy byś nie chciał czegoś nagrać, bo ja sobie zrestartowałem wtedy strategacego, bo wyszedł nowy zamek do Heroesów i sobie pomyślałem, że na paliwie nostalgii wtedy pojadę, ale on był uparty i teraz do mnie wrócił dopiero po prośbie, więc czy po prośbie, czy po groźbie, bardzo miło mi cię słyszeć. A tak szczerze, więc to ci powiem, że trochę to zrobiłem też, no bo tam książka książką, bo to nie oszukujmy się, i tak te ostatnie egzemplarze się jeszcze przez ten rok, co tam będą leżeć w księgarniach, sprzedadzą, ale trochę z nostalgii tak sobie usiadłem, patrzyłem na te ikonkę Europki, bo jej nigdy nie odinstalowałem, pomyślałem, kurczę, zagrałbym w taką Europkę z Ignacym. No, zatęskniłby za tą Europką z Niedźwiedziem. Powiem ci, że do dzisiaj na różnego rodzaju spotkaniach z widzami cały czas słyszę, że a tam wiesz, możesz robić te mniej więcej różne cyfry i w ogóle, ale Europka z Niedźwiedziem, no, to dopiero było. Mniej więcej teraz reaktywowałeś i znowu burgery wpierdzielasz? Też, tak, a co? To jest wartościowy content, mój ulubiony content na YouTubie, naprawdę. Z całą rodziną moją siedzimy i oglądamy. Tak. No to dobrze, bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo miły content. Uważam też, że jest bardzo radosny i jakby nie robi też nikomu krzywdy, dlatego dobrze, że go oceniasz pozytywnie, bądź też negatywnie. Ale wierzę, że tylko pozytywnie oceniasz. Znaczy, to jest temat na dłuższą dyskusję, bo przez te świetnie się składa, bo będziemy nagrywali odcinki w starym stylu, więc będziemy siedzieć i pitolić. Wiesz, jak się to dzisiaj nowocześnie nazywa, kolego? Jak? Podcast, mój drogi. O mój Boże. My już przestaliśmy być gamerami. Zawsze marzyłem, by robić podcast, a jeszcze bardziej marzyłem, żeby robić podcast z inteligentnym człowiekiem. No niestety trafiło na ciebie, więc... Trafiło tutaj, nie ma, to się więc... lubi. To się lubi, to się kradnie, co popadnie. Co? Nie, gramy, słuchajcie, fajnymi krajami, jeżeli mówimy o kradzieży, bo gramy Niemcami i Polską i rozmawiamy o zwrocie reparacji. Co? Nie, co on w ogóle gada? Czekaj, cały czas się mylę o jakichś głupich rzeczach. Jakich reparacji? Przecież... Nic nie powiedziałem, żadnych reparacji, no co ty. War Reparations to jest mechanika... otwarcie, że reparacji nie będzie, nie było, no i w ogóle głupotą jest o nie prosić. Po pierwsze, po drugie, przypomnę tylko, że reparacje to jest mechanika w Europie Universalis, jeżeli się wygra bądź przegra wojnę i głównie o tym mówimy, tak? Dobrze, mam rację, panie Niedźwiedziu, czy nie mam racji? Mniej więcej powiedzmy, ale teraz powiem szczerze, że tak pół na pół cię słuchałem, bo bawię się teraz ustawieniami moich estate'ów, klikam randomowe problem. Ludzie już po prostu się śmieją, ja tutaj widzę tylko napis wolny handel z ikonką oczywiście Korwina gdzieś tam ukrytą za tą armatą i się zastanawiam kliknąć, nie kliknąć.
wyciągnąć. No nazwa fajna, memowa, ale chyba... Ile ekwilibrium powinno się mieć? Stary, żebym ja to pamiętał. Wiem, że zanim klikniesz Sizzland, kliknij Salmon Diet. To jest po pierwsze, co robisz. Okej, bo będą w te lojalni, nie? Tak. No chodzi o dobra, to, po prostu, udało mi się ustawić ekwilibrium. To tak, to trzeba. Udało mi się ustawić ekwilibrium między w okolicach 50. Nie wiem, czy oni się wtedy będą buntowali, czy nie. Jak klikniesz Sizzland, to się dowiesz za chwilę. Ja na przykład się dowiem. Klikam dobra, i widzę, że wszystko jest okej. Jedyne, co trzeba robić, to regularnie przypominać o swojej obecności twoim poddanym, czyli zabierać im regularnie ziemię, ale uwaga, to jest ważne, z uśmiechem. Musisz to robić z uśmiechem. Dobra, dalej się uśmiechacie. Polska to szczęśliwa Polska. O Jezu, a ty już tak politycznie widzę, wchodzisz głęboko. O, mocno, ja ostatnio tak wszedłem mocno głęboko. Czemu? W politykę. Jest związane trochę z ostatnimi latami moich doświadczeń, z tym, co się działo w moim życiu. W partii politycznej i coś nie wyszło? Nie chodzi o to, że jakieś wsparcie, tylko zacząłem się interesować, wiesz, tak trochę filozofią, trochę zacząłem czytać historii, no dużo książek zacząłem czytać ogólnie. No i? Pomyślałem, że jeżeli pewnego dnia wrócimy do wspólnego nagrywania, to tym razem ja będę tym mniej mądrym. No patrz, co poszło nie tak? No tak. No i... Naczytałem się i doszedłem do pewnych wniosków, do pewnych głębokich przemyśleń. Odnalazłem siebie, wiadomo, nirwana, te sprawy, buddyzm. Tak, jesteś kozak? Tybet, no to dobrze, to na kogo głosowałeś w ostatnich wyborach, jak taki mądry jesteś? Znaczy, to zależy. To zależy, słucham cię. No, sercem. No. Jestem za taką prawdziwą lewicą, powiedzmy to. W sensie... Taką lewicą troszeczkę, jak przedstawiają to na podcaście Dwie lewe ręce, nie wiem, czy no, my man, no to witamy sercem, w kolonii. Jestem, ale sytuacja w Polsce jest taka, że nie ma co się oszukiwać. Jedyną opcją, jeżeli chce się cokolwiek tutaj pokazać swoje niezadowolenie, to jest nie głosować na żadną z tych głównych partii. Więc tak naprawdę dobrze wiemy, że jest tylko jedna opcja, ale nie wolno o niej mówić, bo zaraz będzie ściągnięcie pewnie filmu czy coś w tym stylu. Okej, okay. To ja bardzo się szanuję za tę pierwszą część tej wypowiedzi. Za drugą część wypowiedzi kompletnie jakby nie wydam swojej opinii, bo tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma co. Dobra, jak już tak nawiązaliśmy tylko politycznie, na pewno o tym nie uciekniemy. Wyobrażasz sobie, że mamy 8 minut nagrania, a nie zrobiliśmy żadnego ruchu jeszcze? Na tym polega właśnie podcast. Ja w ogóle nie wiem, po co my włączyliśmy w tyle jakąś mapę. Co ja tutaj robię? Ja też nie wiem. Wysłałem ci kumpelskie zaproszenie. O, sojusz. O mój Boże, stary... W ramach tego sojuszu chciałbym ci zaproponować, żebyśmy podbili ci na start Frankfurt, bo moi ludzie muszą skądś wylatywać i dostawać swoje towary z zagranicy. Zbudujemy tam wielkie lotnisko. W Frankfurcie? Tak, we Frankfurcie. Jak to się będzie nazywało? Central, jak to po niemiecku będzie? Czekaj. Centralnisze komunikacyjne portem, czy jak to będzie jakkolwiek po polsku? Jakkolwiek będzie się nazywać, będzie na pewno lepszy niż ja bym zbudował, bo wszystko, co ja zbuduję, jest gorsze. Ale poczekaj, sprawdźmy. Generalnie jak masz ta prowincja Rawa, to jest Mazowsza, a nie twoja, więc tak naprawdę, a tam chyba mi się wydaje, że myślałeś o takim dobrym punkcie logistycznym. Moim zdaniem to jest kiepski punkt logistyczny. Ja bym go właśnie przesunął na zachód, w okolice. Jest taka fajna prowincja... Berlin? How about that? Myślę, że to jest doskonałe miejsce. Widzę, że się zgadzamy w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o politykę. Znaczy, ja uważam, że każdy Polak powinien się zgadzać w kwestii, że ten off-port powinien znajdować się bliżej właśnie zachodniej granicy Polski. To oczywiście, no stary. Absolutnie. Po co w ogóle taki twór, tak w zasadzie to fikcyjny twór jak Polska, po co on komu? Już w czasach piastowskich istnieli ludzie, którzy twierdzili, że w zasadzie to lepiej byłoby być tak bardziej zgermanizowanym niż spolonizowanym, bo miasta na prawie niemieckim były znacznie fajniejsze niż na prawie polskim. No tak, takie są fakty. To prawda, to są fakty. Słuchaj, fakty są też takie, ja bym ustawił jakiś speed 3 i żebyśmy jechali może do przodu, co nie? W sumie można byłoby wystartować. Zacząć jechać. Pamiętam mapy nawet. Jak klikasz E, to masz handlowo. To tych rzeczy się nie zapomina, to jest pamięć mięśniowa. Ty, ja nigdy nie wiedziałem tego. Ale no ja zawsze wiedziałem. Albo ty się bawiłeś w te swoje weneckie, tam kurczę, jakieś doże i tak nie dalej. Nie weneckie, tylko przede wszystkim w jeden jest handel, na który właśnie wcale nie patrzę w tym momencie i wcale nie jest w moim sercu. Już wracam do ciebie. Czyżby handel sewilski? Nie, ja byłem na wakacjach, spokojnie. Dobra, ja byłem na Teneryfie, wiesz?
Byłeś? Wiesz, tak. Ja w ogóle prawie nigdzie nie jestem z tych ludzi, którzy strasznie... Ale widzę, co mam źle zrobione. Nie mam w ogóle ustawień, powiadomień, niczego. I dostaję jakieś dramatyczne powiadomienia. No ja dokładnie tak samo. U mnie nic się nie zmieniło od czasów, kiedy żeśmy nagrywali. Jaki mam przychód? Pokazuje mi 4,34, ale coś wątpię, żeby to był prawdziwy przychód. Zaraz przyjdzie ja grudzień. 0,96. O, przyszedł grudzień 0,87. No to nie najlepiej. Ja próbuję zrobić coś z Austrią, słuchaj, tak mi się wydaje. Co? New Chancellery? To jest. Ja nie pamiętam, jak się gra w tę grę. Ja klikam jakieś rzeczy, ale nie za bardzo. Czekam, aż mi Litwa zaproponuje, żebym nimi rządził. W sumie. Cholera jasna. Co ale, tu należy zrobić? Ale spokojnie, spokojnie poprowadzę cię przez te mroczne wieki. Dobrze, mniej więcej pamiętam, że pierwsze, co musimy zrobić, tak naprawdę, to ja będę musiał ci oddać jakiekolwiek roszczenia do Neumarku, gdy już go podbiję, oczywiście. No bo... Co ty, zostawaj z tego Neumarku, idź stąd. Nie, ej, słuchaj, jak Polska, idź tam, nie wiem, na południe, w sensie weź se tam zdobywaj te Wołoszczyzny czy inne tamte ziemie, a zostaw no. Niemcom niemieckie etniczne ziemie, co ty na to? Takie etniczne ziemie jak Gdańsk, tak? Danzig, tak, dokładnie. Gdańsk, tak. Oplen, Breslau, to moim zdaniem to nie brzmi po polsku wcale zupełnie. Ty wiesz, jaka jest historia za nazwą Olsztyn? Bo to jest Allenberg, tak? Czy jakoś tak? Allenstein. Jak ja się dowiedziałem, to mi wysadziło czaszkę, nie? No. Allenstein, przepiękna nazwa, bardzo ładna nazwa. Allenstein, nie? No, Allenstein. Mogła taka zostać, nie wiem, po co zmieniali. Ja też nie do końca to rozumiem, ale no dobra, poczekaj. Pasowałoby do lotniska w Berlinie. Z jakiegoś powodu Austriacy jeszcze nie chcą się ze mną zakumplować, ale zaraz będą musieli, dziwisz, będą zmuszeni. Się? Dziwisz, to jest taki fajny kardynał. Masz już go ulokowanego w Polsce, czy jeszcze nie? Czekaj, we need Jagiellon albo... Nie, we need Jagiellon. We need Jagiellon. Jest! We must trust the same. Nie bierzesz ścieżki, że tak powiem, szybkiego podboju, HRE i niszczenia i tak dalej? Nie, no nie. Ja to liczę na to, że do HRE to dołączę pewnego dnia. A to chyba musiałbyś się ten, to byś musiał właśnie chyba zagrać tą ścieżką ten, tą ścieżką no, nie... Przede wszystkim musiałbym się skurczyć do rozmiarów Poznania i wtedy by się udało. A to tak po polsku brzmi. Dlaczego przemieszczasz armię na północ? Czy ty jesteś Great Power? Ja jestem Great Power? Właśnie dostałeś powiadomienie, że wpadłeś na ranking Great Power. To przepraszam, nie chciałem, nigdy nie było moim zamysłem, żebyś poczuł się niekomfortowo. Zostaw ten tutonic order, masz z nimi trus do 49. My Freunde, a Wiedersehen. O, masz trus z nimi, zostaw ich, w spokoju. O, Fate of Neumark, cyk, Treaty of Köln. Dziękuję serdecznie. Ja oczywiście zrzekam się wszystkich praw do tego. To zawsze dziękuję było twoje. Dziękuję serdecznie. Zawsze. To było etniczne odkąd ziemię. Odkąd w rozbiciu dzielnicowym to sprzedałem, to jest twoje. Okej. Okay. Co nie, tu się dzieje? Bo ty nie wiesz, jaka jest historia z Neumarkiem, tak? Że myśmy to sprzedali tak naprawdę. Sprzedaliśmy Neumark? Tak, właśnie tutaj te tereny tam, no właśnie te okolice, one z tego co pamiętam, bo to teraz mogę mówić głupotę, bo to już dawno temu o tym czytałem, że to za rozbicia dzielnicowego jeden z naszych książąt chyba, żeby mieć pieniądze na wyprawę przeciwko komuś tam, co sprzedał po prostu po Niemcom. A, to nie wiedziałem akurat tego, ale to no nie brzmi to super. To nie jest sprawdzona ciekawostka, więc tutaj jeżeli ktoś się na mnie opiera, to niech tego nie robi. Ja jestem niestabilny jak stół z trzema nogami, to... Okej, okay, patrzę, gdzie mam klejmy. Okej, już widzę, gdzie mam klejmy. Dobra, ile by kosztowało zjedzenie was i jak silni jesteście? Jesteście słabi. Masz ochotę pójść ze mną na kumpelską, przyjacielską przygodę? Zawsze. Ale kogo ty chcesz atakować, nie powiedz? Wołgast, co ty na to? Nie. Dlaczego? No bo to jest zachodnie Pomorze, które... No tam jest Słupsk na przykład. Typowo polskie. No Stolp, jeżeli już. Słupsk, typowo polskie. Szczecin w ogóle. Ty wiesz, ile tam Słowian mieszkało? Tam Wolin jest. Nie, tam co ty przesadzasz. Czekaj, ja muszę się tylko z Austrią zakolegować. Brakuje mi jeszcze jednego tylko punkciku, już będę kumplem z Austrią. Może ja też się zakumpluję z Austrią, w sumie nie pomyślałem o tym. Dzień dobry, ja witamy. Ja zapomniałem, że w tej grze istnieją sojusze i tak sobie siedzę, klikam, nie? Ludzie się chwytają za głowę, a ja powinienem tu improwować relacje z Austrią zamiast z Mazowszem. Czekaj, jeszcze kogoś muszę zjeść, z kimś jeszcze zakumplować, kogo ty wziąłeś na rywali? Nikogo, a ty nie wziąłeś rywali jeszcze nikogo. Na razie nie wziąłem, bo się zastanawiam, kogo ty weźmiesz, no. Już wziąłem, ja od początku wziąłem, nie umiem w to grać, człowieku, oczywiście, że kliknąłem wcześniej już. Aha, no to moim rywalem będą Węgry. Na pewno. No dobra, to ja zacznę budować Spy Network. Okej, jest git. Na pewno będą Czechy, bo nie zrywalizowały, widzę tutaj. Ok,
Okej. Okay. I na pewno będzie Teutonic Order, no z wiadomych przyczyn, tak? Gdzie jest Saxe Lauenburg? Pokaż się. Hop, hop. A, tu jesteś, dobra. To chodźmy tu. Tutaj. Weźmy sobie, gdzie są najemnicy, gdzie jest ten... Wolna kompania, tak zwana. O, dostałem, myślisz, że dostałem wolną kazus kompanię? Belli. Dostałem kazus na? Belli na Bohemię. Nie potrzebujesz wolnej kompanii, co ty? Ty ich pociśniesz bez problemu. I z czym oni mają sojusz? Saxe Lauenburg. Ile to masz? 11 tysięcy. Dobra, kolego. Czekaj. No to ja ci powiem, jak to masz rozegrać, bo widzisz, ja brałem lekcję od najlepszych. To znaczy nie od kogo? Do, nie do nich, poczekaj aż oni przyjdą do ciebie. Ustaw się tak? W takim miejscu w lesie, w jakimś takim ciemnym, albo na wzgórzu, jeżeli masz. Mm-hmm. Albo na forcie swoim, jeżeli posiadasz. I oni do ciebie przyjdą. Jeżeli będzie źle, to tutaj oczywiście już polskie armie w Poznaniu, gdzie są naturalne granice odwieczne i nietykalne, zaznaczmy od razu na starcie, stoją. Jakby co, to zawołasz i ja ci pomogę, tak? Jakby ale co, ja nie to... planuję cię wołać, ja bym chciał to jednak sam zrobić, wiesz? Okej, dobra. Ale jakbyś coś stracił, to pamiętaj, wyrwiemy z mojego kraju i damy tobie. Dobrze, zobaczymy, czy się uda Polsce odbić jej... A nie, on ucieka przede mną. No bo bardzo możliwe, że on... Bo ty mu powiedziałeś wojnę, więc ty w sumie powinieneś go zaatakować, żeby to podbić. Ale tutaj popełniasz układ błąd, będziesz miał pewnie minusy. Masz minusy. Nie, masz minusy. Z tego? No, ale go ustrzeliłem. Tracisz za dużo. No i tutaj już nie w tym momencie społeczność Europy Universalis 4 narzuca na ciebie ekskomunikę, że zabiłeś bez powodu 2000 swoich żołnierzy. I prawie przegrałeś tę bitwę. Nic, prawie przegrałem. Wytłumacz mi, bo ja bym chciał bardzo to wiedzieć. Gdzie to było, to prawie. No i tam czekaj. Mądrze się, tak? Tutaj staram no mądrzysz się, mądrzysz. Ewidentnie się mądrzysz, kumpel. Idziemy teraz na Saxe Lauenburg zaraz. Uwaga, wolna bo mi Sejm zaczyna debatę. Sejm? A. Bo ja mam taką jakąś opcję, nie wiem, jakiś Crown Land Ownership. Co to jest? Chcę to. O nie! To był głupi błąd. Czemu ja tam idę? To był głupią bitwę chyba wydałem, co nie? Tam na południu. No, to był widzę, błąd. Że... No, nie wiem, czemu to zrobiłeś. Wiesz co, bo kliknąłem se wcześniej i nie zobaczyłem tego, że oni tam sobie idą. Zawołajmy o tej wojny. Nie. Zawołajmy o tej wojny. Nie zawołam cię do tej wojny, zostaw mnie w spokoju. Bo ja cię będę i tak wołał do wojny z moim zakonem krzyżackim, bo mają sojusz z Danią, więc zawołajmy o tej wojny. Nikt nie powie... A dlaczego ty chcesz atakować zakon krzyżacki? Rozmawialiśmy o tym, że to są etnicznie moje ziemie już. Znaczy, ja ci je oczywiście oddam po tym, jak już tam w Gdańsku zbuduję swój port. I co? Co? No, słucham? Ale ja to zbuduję, a potem ci to wszystko zbudowane już oddam. Słucham? No tak. Wszystko, słucham? Też wszystko chyba sobie oczywiście żart. Będzie zgodne z prawem, tak jak ja je rozumiem. No, chyba sobie żarty, koleżko, wyprawiasz tu jakieś. Proszę bardzo. I to była masterplan mój taktyczny. Czy ty tam wygrywasz, nie wygrywasz? Ktoś by mógł powiedzieć, że wygrywam. Niestety mają 9 i 8 role ciągle moi oponenci. Więc jest niemała szansa, że opierdzielę tę bitwę. No, walczysz też w takim miejscu, widzę, fajnym w sumie, polskiej ziemi. Kurwa mać, no. Dostałeś po dupie, co? Troszkę tam, no już spokojnie. Zrobimy po lepszemu to. Czyli zrobimy tak, tak. Kolego, muszę sobie przypomnieć, jak się w to gra i proszę mnie zostawić w spokoju. Jeżeli sam się nie nauczę, to nigdy się nie nauczę tego, prawda? No, widać, że zostałeś rodzicem, to jest... Co ty masz na myśli? Nie rozumiem. Że musi się sam nauczyć do tego. Dobry rodzic właśnie tak robi. No, oczywiście, że dobry rodzic. Dlaczego mam być złym rodzicem? No nie dobra, wiem, bo jesteś sobą. Tak? Gdzieś przegrałem. O nie! Nie patrzyłem mnie ze stakła, jak powali. Nie, jeszcze żyjesz. No nie, z tak wajpowali mi armię, nie patrzyłem. Nie, no ale na 4000 żołnierzy jeszcze masz. Ale to jest wolna kompania, moją główną armię mi z tak wajpowali. Zawołaj mnie do tej wojny, zawołaj. Oddziały nie polskie czekają. Nie patrzyłem, nie mogę cię zawołać do wojny. Jak to? No nie wiem, z jakiegoś powodu nie mogę. Chyba już jest za późno od wojny. Daj mi pauzy na chwilkę. Okay. O, ja sobie zaraz zobaczę, co się dzieje. Ale rzeczywiście jest problem. Tak, dałem się zestakwajpować, jak sobie spłacałem długi, bo musiałem mieć armię, wiesz, 100 bez morali i oni chyba w nią weszli, wiesz, więc jest bardzo źle. Ale dobrze. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaraz spróbujemy znaleźć jakąś inną kompanię. Ich pokonamy i tyle, nie? No, mogę ci zawsze podesłać trochę hajsu, mam coś 96. Nie, lecimy dalej, co tam.
człowiek się musi nauczyć. Dobrze, kontynuując w takim razie naszą zabawną rozmowę. Na co się przymierzasz, kogo próbujesz zaatakować, kogo próbujesz pokonać? Znaczy, właśnie klejmuję Węgry, bo na pewno będę chciał tam północne Węgry zabrać. Jeżeli się nic nie zmieniło, tam gdzieś powinna być ukryta kopalnia złota chyba. Złota? Tak, poprosiłbym tę potrójkę, bo tak to na dwójce to będziemy stali i stali. Jasne. Widzę kopalnię złota i jest. Tak wyczułem ją nosem. Mają tam złote miasto, Golden City i to jest coś, co powinno należeć do mnie. Będzie źle. No, dostałeś w ciry. Dostałem w ciry, straszliwie. I jeszcze mi pobili moją kompanię najemną, drugą, która się pojawiła, ale dobra, zaraz wróci morale i ja ich pokonam. Dobra, hop. Co ja tutaj mam zrobić? Przynajmniej dwóch sojuszników muszę mieć i muszę mieć... Co ja muszę mieć w tych misjach? Muszę mieć... One of the following must be true. Szlachta loyalty is... Aha, dobra, to będzie trudne do osiągnięcia. Ale dwóch sojuszników, to jest do zrobienia. Mam ciebie. No, masz, nie ważne. Powiedzmy, kurwa, jak oni mnie napierdalają. Człowieku, oni mnie po prostu roznoszą na szmaty, nie? Ja mówiłem przed włączeniem nagrywania, że granie na najwyższym możliwym poziomie trudności i na Iron Manie jest złym pomysłem. Dlatego tego nie robimy. Ja zaraz chyba stack wipe'a dostanę. Najwyżej zrestartujemy i zaczniemy od nowa, spokojnie. Nie ma problemu. Ja mam Na razie obrywam na łeb dużo. Ale wiesz co, oni też robią głupie bitwy strasznie, bo mi atakują na niskich morale. Ja po prostu rzeczywiście nie mogę ich wznowić sobie tego mojego morale, ale nie jest tak źle. Nie? Najgorszy jest problem taki, że faktycznie obrywam na worek zaszczyn i na całej reszcie, ale poza tym nie jest źle. Dobra, widzę, że oni mają większy problem niż ja, bo oni nie mają w ogóle manpowera, wiesz? A ja sobie używam jednak manpowera najemniczego, więc nie jest tak źle. No jest to miłe przywitanie z Europy Universalis, nie będę oszukiwał, że dawno tak nie było. Ale tak, oni nie mają manpowera, nie są w stanie nawet mi już oblegać w tym momencie, więc chwilka, moment i powinno być dobrze. Pozbądźmy się ciebie, żeby nie obciążać finansów, ciebie też już się mogę pozbyć. Co tam? Kogo dostałeś z Mołdawii? Czy się udało? Kogo dostałeś z tego eventu? Mam Marchię Mołdawię, tak! Jezus! Chryste, tak, weszli do ciebie? Dostałeś na nich od razu? Tak. To bardzo dobrze, bo chyba dosyć szczęśliwe zakończenie eventu. Tak, bo była szansa, że będzie gorzej, a jest bardzo dobrze. Jest bardzo okay. Dobrze. I jakiś gra zbyt na Wołoszczyznę. Nie wiem, czy ja chcę tak mocno graniczyć z Osmanem, bo... No. Gdzie Wolga tu ucieka? Czy ja się będę mógł na nich zemścić? Nie wiem. A Wolgast uciekł tutaj. Dobra, chyba wygląda na to, że mi się ich uda pobić, rozbić, slash. Wiesz, jak chcesz, mogę ci podesłać kondotierów. Nie ma takiej potrzeby. Bo wiem, że też taka opcja gdzieś była. Była kiedyś. Coś mi tutaj mówi, że tak było. Mogę cię też poprosić o military access tak po prostu. Tak, wiesz, żeby pokazać, że jesteśmy przyjaciółmi, że wszystko między nami jest okej. Zarąbiś. Nie ma problemu. No nie wiem, co robić w sumie, bo tutaj mam trusa z nimi i jeszcze będzie trwał. No, Polska chyba na początek w ogóle jest taka dosyć niewiele może robić ta Polska, nie? Tak mi się wydaje. No, rzeczywiście niewiele. Czy ja z tym w ogóle jestem w stanie zrobić cokolwiek? Nie, nigdy nic nie zrobię, bo mnie nie lubią. Ale ja pamiętam, że była taka fajna zakładka. Gdzie to było? To było tutaj chyba. I mogę zobaczyć, kto mi da sojusz. O właśnie, sojusz da mi... Zakon Liwoński. Nowogród mi może dać sojusz, ty patrz, to byłby... Saksonia. Co sądzisz o Saksonii? O nie! Lubeka zaatakowała mój Wolgast. To bardzo źle dla mnie, wiesz o tym? Bo mogą zabrać mi ziemie, które są przynależne mi. Nie zrobią tego. Myślisz, że nie zabierze Lubeka? Nie zrobią tego, bo Lubeka, mój kolego, ona jakim jest chyba... Powiedziała? Nie jestem pewny, czy ona nie jest jakimś tam państwem, miastem i jak ona weźmie cokolwiek, to przestanie nim być. Masz rację, ale wiesz co, oni zaatakowali przede wszystkim nie Lubeka, a Sachse-Lauenburg, który faktycznie jest obok nich i po prostu Wolga został wciągnięty do wojny, bo to jest ich ally, nie? Więc robię tylko coś takiego, a to dobrze, bo wiesz co zrobi Lubeka tak naprawdę, bo Lubeka ich zablokuje na morzu. Przynajmniej powinna na papierze. Mam mocniejszą flotę. Ja sobie przypomniałem właśnie, że istnieje w tej grze coś takiego jak trenowanie żołnierzy. Istnieje, tak. I to ja nawet pamiętam. Powinienem to robić. Tak. Jej, uczę się tej gry na nowo. Dobra, wiesz co ja mówię ci, ten stack wipe army w pierwszym odcinku myślę, że był całkiem iconic, ale to dobrze, to już jest jakaś lekcja dla mnie przynajmniej, żeby się z takimi rzeczami pilnować, teraz na najemnikach walczę, ale tak, rzeczywiście Lubeka mi dużo pomoże. Ale powiem ci, że ten twój stack wipe army, on mi przypomina coś,
co w ogóle nie jest związane z tym tematem, czyli mojej książce, do której link tam gdzieś pewnie... No właśnie, no wiesz co, żeby też była jasność, bo memujemy sobie z tego, memujemy sobie z tego, ale ja też podrzućmy link do stronki, więc u mnie też w opisie, kochani widzowie, będziecie mieli. Z ważnych jeszcze rzeczy, no bo klasycznie nie powiedzieliśmy tego na początku, a może warto by było, odcinki będą wychodziły na zmianę. Ten wychodzi na kanale jeszcze wspólnym, w sensie i ciebie, u mnie, a drugi odcinek chcesz mieć u siebie, czy u mnie być? Mi to bez różnicy. No to tak drugi naprawdę. Odcinek jest na kanale Pulchny Niedźwiedź, trzeci odcinek na kanale kolega Strategacy już. I tak sobie będziemy skakali pomiędzy odcinkami. Co ty na to? Europkę, to pewnie tych odcinków będzie 58, więc... A, dzisiaj sobie usiądziemy, ponawalamy sobie i tak dalej, ale już jest dobrze. Jest w ogóle 25 minut, ale może dokończmy chociaż moją wojnę do końca, bo to na pewno, na razie zbieram jeszcze hajs. Jest fajnie. Powiem ci, bardzo się zmartwiłem na początku, ale już jest dobrze. Powiem ci, że to, co tutaj u mnie się działo tak naprawdę, z mojej perspektywy, to niewiele. Obserwowałem, jak dostajesz w dupę i tyle. Patrzyłem na mapę. To prawda. To mogło być dosyć zabawne, rzeczywiście. Ale widzisz, wszystko dobrze się kończy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, też mawia klasyk. Ja sobie zrobię w tym momencie 4 żołnierzyków i w sumie to się zaspał, będę tej kompanii jednej najemnej. No i powinno być w porządku, tak. O, nie, dobra, już widzę, że wyszli z wojny tamci, więc kompanią najemną dokończymy obleganie. Ale fajne eventy dostaję. Kurczę, nawet ich nie czytam, ale wiem, że są fajne. O, Sachse-Lauenburg padł, proszę bardzo. Recall diplomat. Dobra, teraz tak, ja sobie poprawię dyplomata. Z kim by relacje poprawić? Ze mną. Koniecznie ze mną. A dlaczego powinienem? Nie wiem, ale na pewno z Austrią poprawiaj i z poprawiaj z elektorami, bo wiesz, że ty z elektorami masz realną szansę zostać. Właśnie. Z Saksonia to może nie, ale z Trierem jakimś będę poprawiać. Ty, tych elektorów jest trochę jakby mniej niż być powinno chyba, czy nie? Być może. Nie jestem do końca pewien. Dobra, Sachse-Lauenburg, czy ja was mogę wyjąć z wojny już? Co wam zrobimy? Bo wasala to może nie. O, reparacje wojenne, patrz, coś my dzisiaj sobie rozmawiali, zobacz jak fajnie. Nie ma żadnych reparacji wojennych. Nie ma reparacji, mówisz? Żadnych? Po co w ogóle? Dobra, dawaj śmiechanie. O, stary, ja dostałem właśnie Restoration Union Casus Belli na Węgry. Co ty mówisz? No, mówię. I co, restaurujesz? No, w teorii powinienem. A w praktyce może to powinien zrobić w następnym odcinku. To na pewno na następnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się jutro. A teraz to co, my się chyba żegnamy, nie? Właśnie żegnamy, 27 minut prawie, co? Żeśmy tyle im zrobili? O nie, dobrze, to jutro zapraszamy na kanał Pulchny Niedźwiedź. Bardzo wam dziękujemy, pa, pa.